Szósty finał, festiwal, który ma za zadanie promować kino niezależne. Bardzo cieszymy się, że udaje nam się to. Mamy swoje małe sukcesy. Dzisiaj kolejny finał. Byliśmy dwa dni konkursowe w klubie Caryca i w kawiarni naukowej. Pokazy były bardzo ciekawe, przychodziło dużo ludzi, bardzo się cieszymy. Dzisiaj pewnie w finale, ale jak ktoś chce tłumy, no to może pójść na zakupy później, tam jest dużo osób. Zaczynamy od nagrody publiczności. W tym roku fajnie, że publiczność naprawdę ostro głosowała. Były różnego rodzaju, moim zdaniem, lobbingi, ale to nagrody publiczności nie są sprawiedliwe tak naprawdę. One są sprawiedliwe w jakimś sensie. Po prostu publiczność tego dnia chciała zagłosować na ten film. Dlatego w naszym festiwalu w tym roku nagrody publiczności zdobywa Bartosz Kruplik z filmem Jutro. Nagrodę odbierze Adam Uryniak. Oklaski! Najlepsza fabuła, film Półwysep. Antoni Orzyński, Bartłomiej Frank, Hubert Pietrzykowski. Półwysep, główna nagroda za fabułę oraz Faktor Film Festiwal, 6. edycja. Najlepszy dokument, film Potwierdzenie. Reżyser Archi. Nagrodę odbierze Konrad Laskowski. Gratulujemy. Pierwsze wyróżnienie. Film Vis-a-vis grupy Butchers. Film Łukasza Burcy. Kolejne wyróżnienie, które wzbudziło chyba najwięcej kontrowersji w naszym jury. I jest to film Global Co, czyli Cooperation. Joanna Polak, tak? Joanna Polak. Czy jest? Nie ma. Nie spodziewała się. Ostatnie wyróżnienie, nagroda, tak naprawdę nagroda Fundacji KM, czyli fundacji, której jestem prezesem i którą rozwijamy w kawiarni naukowej. Jest to nagroda, która jest rodzajem wyróżnienia. Jest to nagroda, która ma służyć temu, aby młody artysta, filmowiec, który ma problemy z robieniem filmów, jest sam, nie ma grupy artystycznej, aby mógł też coś zrobić z nami. I to jest taka nagroda pomocna w produkcji. I tą nagrodę zdobywa Mateusz Lewczuk i Dorota Szelezińska za film Krew. Nie wiem, czy oni są na sali, chyba nie ma, nie widziałem Mateusza.